Hej, siemanko, jestem ja z Grażynaście, witam was dzisiaj w kolejnym na kanale, w kolejnym odcinku z gry Good Pizza, Great Pizza. Dobra, moi drodzy, obejrzę reklamę, bo tu dostaniemy za to 8 dolarów, także zaczekajcie. No dobra, lecimy, moi drodzy, z pierwszym dniem, wrócimy do miasta dla pizzy, okej. Okay. Słynny żeglarz z ananasem, akceptuję. Okej. Okay. Oliwki i cebula. Oliwki i cebula, dobra. Tylko jakie tu były dokładnie te... A nie, słony żeglarz, jedna sztuka. Szybko. No i dobra, teraz z ananasem. I teraz oliwki i cebula. Myk. I szybko, moi drodzy, tutaj pokroimy pizzę. Oczywiście zbieramy teraz, moi drodzy, na kolejny automat. Automaty są coraz droższe. Pierwszy kosztował, nie, chyba 500 dolarów chyba pierwszy kosztował. Wegańskie nie chcę i z papryką jedna sztuka. No to później, moi drodzy, te pizze dokończymy, bo najpierw wydajemy pizzę do klientowi. No dokładnie. Czy możesz mi dać serową pizzę z bakłażanem? Ale najpierw pizza dla dostawców. Pizza, bakłażan, papryka, cebula, bakłażan. Bakłażan, papryka, cebula, pieczarki i oliwki. Oj, pieczarki i kurczak, Boże, nie oliwki. Coś mi się pomyliło, że... Dobra, tutaj szybko dajemy. No i dobra, moi drodzy, czekajcie, użyję przyspieszenia i widzimy się po krótkiej przerwie. Okej, okay, mamy przyspieszenie. Użyłem tego dlatego, że mamy tutaj te zadanie, za które możemy dostać 20 dolarów. Jak mi lubią tę pizzę, spoko, fajna ocena. Na mojej pizzy chcę kurczaka i to, co jej kurczak. Aha, spoko. Czyli po prostu nasiona, ale nie, tutaj nasiona to... kukurydza. Bardzo. O. W miarę szybki piec jest dzięki temu. Wystarczy, że w 3 dni tego użyjemy i mamy już 20 dolarów dodatkowo. Zobaczymy, czy jest coś do kupienia za złote monety. Bo mamy ich dużo. Z papryką jedna sztuka i... No i to tyle. Papryka i kiełbasa, ale bez kiełbasy. To jest nie tak, tylko papryka. Zobaczymy, co to będzie do kupienia za ten. Jak to się nazywa? O Boże, automat. Chyba to będzie do... Zobaczymy. Bo nie, to chyba jest po kolei, to chyba będzie salami. O nie, wydałem wszystkie pieniądze na kolejne. Ach, ale jestem taki głodny. No to niestety, nie kupisz u nas pizzy.
Płynąć czy nie płynąć? Oto jest pytanie, kochani. Upiecz to dla mnie. No to będzie pizza z rybą. Czyli 90%, a my już mamy pizzę pokrojoną. No, szybciutko. Pizza dla klienta. No i wow. Spoko. Czujesz, jak śmierdzi? Śmierdzi, trochę śmierdzi. Nie, no, śmierdzi, także nie mogę wytrzymać. Anchois. Tylko anchois? Aha, dobra. Czekam, aż w tej grze pojawi się zamówienie, na przykład powiedzmy 6-16 pizz, to by było ciekawe. Zobaczyć coś takiego. To by było naprawdę drogie. Ciekawe, jak się to zakończy, ta gra. Może w jakiś ciekawy sposób. Czy kiedykolwiek próbowałeś ananasów z krewetkami? To jest niesamowite. Założę się, że smakowałoby to lepiej na pizzy. Okej, okay. Ananasy i krewetki. No i dobra, to tylko pokroimy i myk. Ten bus niestety chyba działa tylko do 9, także musimy dobrze to wykorzystać, że go mamy, czyli szybko robić pizzę. Szybko i dokładnie, żeby być do przodu. Oliwki. No, 90% już jest pizza w piecu. Matematycznie idealna pizza. Poproszę pizzę z rzepą. Z rzepa to jest cebula. No i właśnie skończył się boost. Mówiłem, o 9 się kończy boost, niestety. Jeszcze ma przyjechać dostawca, odebrać pizzę. O, już przyjechał. No i spoko, zarobas z dzisiejszego dnia. Ze 100 dolarów na pewno będzie, bo jeszcze jednego klienta zdążymy obsłużyć. Potrzebuję pizzy z połowa pepperoni. Połowa. Połowa pepperoni, oliwki i papryki. Tylko połowa oliwki, cebula, papryka. No i spoko, pizza wyszła. No trochę spadło nam tutaj procent. Ale dostaniemy za nią za 4 dolary, myślę. O, prawie 5. No dobra. $83.38. No. Lecimy, ludzie. O, też obejrzę tutaj reklamę, bo sporo dolarów dostajemy. Będę oglądać tylko reklamy, w
za które dostaniemy przynajmniej no, 6 dolarów, bo 3 dolary to mi się nie opłaca. Także chwilka. Ok, lecimy z dniem. Oczywiście podlewamy roślinkę tutaj. Aha. Z ananasem, z bazylią, z serem. O, fajna pizza. Podobno proszę zaraz to zupełnie drogo. Pyk. I teraz szybko pizzę dla klienta, nie dostawcy. Pizza z bakłażanem. Już nam się powoli kończy bakłażan. A, no tak, muszę pozbyć się pizzy. Tu mamy jeszcze pizzę z kukurydzą, 3 sztuki. No, szybko tę pizzę dajemy. Tutaj myk. Spoko loko, 3 pizze z kurczakiem poproszę. O kurde! Panie, ale żeś pan zamówienie zrobił sobie, no. Jedna, jedna, druga i teraz trzecią zrobimy. Nagrywa się? Nagrywa się, spoko. No tak, tutaj zostawiłem przecież pizzę do dostawców i muszę poczekać trochę z tym zamówieniem, ale to zaraz zrobimy. Ciekawe, ile będziemy do przodu z tego dnia, bo tyle zamówień zrobię dla dostawców, że masakra. $10/$10. No, to był zarobas konkretny. Połowa pepperoni z papryką, połowa z pieczerkami. Z papryką, połowa z papryką i połowa z pieczarkami, tak? I przekroić tylko na pół. Mamy maxa pizz w podgrzewaczu. Powiedzieć, ta pizza jest tak dobra, że chciałem kupić jeszcze jedną i podzielić się z moimi przyjaciółmi. Dobra, to widzieliśmy te kwestie. Nasem z bazylią i z ananasem, proszę bardzo. Akceptuję z kukurydzą. Przepraszam, nie jestem głodny, ale czy masz na pewno do dowodu? Dzięki. Czy możesz mi dać serową pizzę z bakłażanem, papryką, cebulą, żelkami i kurczakiem? Okej. Okay. Tylko zrobię najpierw jeszcze tą ostatnią pizzę dla dostawców, bo w końcu zapomnę o tym. Dobra. Bakłażan.
paprykę, cebulę. Dobra, pieczotki i kurczak, okej. Okay. No i dobra, tutaj ma być słodka zielony sen i słodka świnka. To są dwie bardzo ciekawe pizze. Zielony sen to jest to. Myk. Tak, strasznie spadło tutaj po procenty tutaj klientowi, ale świetna pizza. Ale musiałem tę pizzę zrobić, bo po prostu muszę zrobić te wszystkie zamówienia. No idź, idź. Czuję zapach boczku, muszę mieć małego wałku, podzielę na 8 części. Pizza z boczkiem. Tak w ogóle skończył nam się już bakłażan. To chyba nie problem. Tutaj na 8 kawałków przekroić pizzę. No i prawie 400 mamy. To chyba w następnym odcineczku kupimy już sobie jakiś nowy automacik, który na pewno przyniesie nam wiele korzyści, tak jak ten. Zobaczymy, czy słodka świnka to jest ta pizza, którą ja zrobiłem, bo nie wiem do końca. Tak, to jest słodka świnka, ale widzicie, udało mi się. Tę pizzę robiłem pierwszy raz. Cześć, czy to dziwne prosić o kukurydzę na pizzę? Zastanawia mnie to mega chrupiącą. Kukurydza. No teraz, moi drodzy, w tym dniu, no nie wiem, ile zarobimy. No 100 to na pewno nie. Zobaczymy, ile dostaniemy za tę pizzę. Ja nie cenię jedzenia tak bardzo. Czy będzie 100? Mi się wydaje, że nie. $90, no trochę brakowało. Patrzmy, moi drodzy, czy za złote monety da się coś kupić. W sumie jest jedna rzecz, którą da się kupić za dolary jeszcze, która jest w miarę fajna droga. Nie chodzi mi to o automat Dudo. Może go kupimy za jakiś czas, coś $1000. Jest lepszy niż ten za złote monety i może będzie przyciągał uwagę klientów. Najdroższy plakat kupiony. Ściany są najdroższe już chyba. Pudełko, no w sumie pudełko, moi drodzy, nie będę kupować. I stoły. Stoły mamy najdroższe akurat. Więc następny dzień. Wszystko kupiliśmy. No to czekajcie, no obejrzę te reklamy, skoro $8 dają. Okej, jesteśmy z powrotem. Wegetariańska z cebulą z mięsnymi klasykami.
O nie, tu nie ma żadnych pizz, które możemy zrobić. Dobra, tylko trzy pizze z kurczakiem poproszę. Czyli po prostu pizzę dla klientów robimy. No co jest ta pizza? No kurde, głupia pizza. Z głupia pizza to będzie gówniana pizza. A się tak teleportują te pizze gównianie, co nie? Czasem wkurza to. Ogólnie to rekordowy odcinek z tej gry ma 144 wyświetlenia, więc to jest fajna liczba. A powiem wam jeszcze lepszą rzecz. Nie, może nagram taki film nawet o tej rzeczy. Nie będę wam mówić dokładnie o co chodzi. No, $15 dostaliśmy prawie. Znaczy, zaokrąglić to tylko 14. Muszę mieć pikantny chrupiąc za ciasto. No wiesz, ciasto z pepperoni i papryką. Pepperoni i papryka, okej. Okay. Roni, papryka. No jeżeli w tym dniu zarobimy przynajmniej z $80, to mamy już nowy automacik. Moglibyśmy zostawić te kupienie automatu na przyszły odcinek i w końcu będziemy tyle zarabiać, że tu wykupię wszystkie te rzeczy, co są dostępne. A, miało być bez sosu. Wezmę słodko-słoną pizzę z oliwkami i ananasem. No i przez to właśnie, że czasami klienci nie mówią czego chcą, ja potem mam takie opinie właśnie w tym o wykres kołowy. Tutaj na pewno znajdzie się taka. Czekajcie, gdzieś tu. O, nie ma już niestety tych negatywnych opinii, ale jest naprawdę dużo. Czekajcie. Przyspieszę sobie piec i widzimy się po małym cięciu. Okej, moi drodzy, właśnie piec dostał fajne, super przyspieszenie. Grze lecimy. Przywróciła mnie do życia. Super. Jesteś prawdziwym zwycięzcą, nie dostałem piec z kurczakiem. O, super. Teraz bardzo szybko robimy te pizze. Dzięki temu zwiększają się tak te napiwki. No gdzieś tak, moi drodzy, od dolara. Szukam czegoś tropikalnego. Pizza z ananasem. W sumie to mogą być też tropikalne ryby. Więc mógłbym też rybę dać, ale wtedy no klient zwrot by zrobił i no i byłoby niefajnie. Idealna pizza. Super. Mam dość tradycji społecznych. Chcę czegoś dzikiego. Daj mi pełnoziarnistą pizzę, bez sosu, bez sera, tylko z cebulą na jednej stronie i kiełbasą na drugiej. Ło, tak. Cebula i kiełbasa, okej. Okay. Proszę bardzo, bez sosu, bez sera. Już drugie mam takie zamówienie. Z taką pizzą. Boże, spalona jak węgiel. Ale to tylko tak ciasto wygląda. Tu pizza wygląda super. Hej, nie idziesz na konwent, jest po drugiej stronie ulicy, wiesz? No już ile trwa ten konwent?
tej grze. Hej, dasz radę zrobić mi pizzę z pełną z kukurydzą? Pragnąłem takiej ostatnio. Czyli nie ma być w ogóle ani sera, ani sosu. Lepiej się upewnić, bo ja nie chcę być znowu na minusie. Jak ostatnio. Proszę bardzo, dziwne cztery kawałeczki. Można powiedzieć, że kwartet. Bitce oczywiście znowu spalone jak węgiel. Pyszne, pyszne, pyszne. No. Super. Poproszę zapiekankę z tuńczykiem, nie? A może pizzę z serem, na pewno z 90. Ale szybko tę pizzę zrobiłem. Pyszne, pyszne, pyszne. Teraz będą... Teraz każda opinia klienta będzie pyszne, pyszne, pyszne. O, szybko pizzę z ananasem. To zrobimy ją... bardzo szybko. No kurw! Ja chcę przesunąć pizzę. A pizza się nawet ruszyć nie chce. Co za głupia pizza, no. Musimy na tyle dużo zarobić, żeby kupić sobie ten automat. Mało brakuje, mało brakuje. Może zrobimy 4 dni. Co wy na to? Masz kukurydzę, jako to dziwne, ale mogę mieć dobrze pieczone. Więc może uda nam się, moi drodzy, kupić dzisiaj. Zobaczymy. Mało brakuje. Nie chcę wymyśleć, ale chcę pizzę z kanadyjskim boczkiem. Przygotuj pizzę z sosem, serem i szynką. Możesz ty głupia pizzo. Jeżeli dostanę tą pizzę 3 dolary, to jesteśmy, moi drodzy, naprawdę w fajnym miejscu. Można powiedzieć w niebie. Tak, kupujemy sobie to. Kiełbasa i pieczarki to... O nie, zdążyłem, no nie, dlaczego? Okej, dobra. Nie, wiecie co? To po prostu, no nie. Jak ja nienawidzę tego podgrzewacza. Wszystko wina podgrzewacza. O, wczoraj na Uniwersytecie Nauk Technologicznych Timothy Oregano odkrył nowy gatunek biedronki. Wygląda zupełnie jak pizza z serem i z pepperoni. Jest żółta z czerwonymi plamkami. Dodatkowo biedronka emituje wydzielinę, która pachnie jak świeżo upieczona pizza. Wielu naukowców uważa, że ta strategia naraża biedronkę na śmierć i została ona uznana za gatunek zagrożony. To wszystko na dzisiaj. Good pizza, great pizza. Zaczekajcie, obejrzę wiadomości. O Jezu, reklamy. Okej, okay, lecimy. To fajnie. Tutaj z kukurydzą jedna sztuka. Okej, okay. Moja zagadka dla ciebie to... Koc, nie wiem co to jest. Pepperoni, kiełbas. Dobra, ja sobie to wezmę, tu zrobię. A możemy zebrać. Pepperoni, kiełbasa.
kiełbasa, oliwki, cebula. Może pod koniec filmu po prostu kupimy ten automat. No nie, puściłem drugi raz pizzę dla dostawców do pieca, przecież oni nie płacą więcej za to. Czekajcie. Obejrzę reklamę, żeby przyspieszyć sobie piec, także małe cięcie. Okej, jesteśmy z powrotem. Czemu nie mogłem przesunąć przez chwilę? No, zbierzemy sobie bakłażany. Oliwki to owoce, kroję na 4 razy. Tutaj jakie pizze są? Jeszcze z kiełbasą 2 sztuki. Z kurczakiem. I z czym tu miało być? Z kurczaczkiem. Dobra, z kurczaczkiem. No to robimy. Ups, trochę tutaj. No, musimy. No nie, będzie trochę gorzej z tym mówieniem. No, nie wiem, czy puszczę drugi raz. Chwilę, nie to, czego chciałem. Trochę za długo. No, no nie zgodzę się. Nie, no, żartuję. Trochę za długo, no bo musiałem zrobić te pnące pizze. Moja mama zawsze robiła pysznego. Sos, ser, bekon, kukurydzę i kurczaki, to wszystko. Niestety z tamtym panem muszę się zgodzić, że trochę za długo. Bekon, kukurydzę. Kukurydzę i co? Kurczaki. Wszystkie pizze do dostawców mamy jak na razie wyrobione. Znaczy wszystkie w sumie to, bo to są trzy zamówienia. Już mamy. Coś z Discorda mi przyszło. Z kukurydzą jedna sztuka. Tak, to jest z kukurydzą. Z kiełbasą akceptuję. Słodziutki, zrobimy pizzę z każdym mięskiem. Proszę bardzo, teraz tylko musimy robić pizzę dla klientów, a pizzę do dostawców po prostu wydawać już. Bo szybko zostały przeze mnie zrobione. Bez komentarza, no wszystkie mięska miały być, a może bez owoców morza. Pewnie tak. Pizza z pepperoni, papryką i ananasem. Pepperoni.
pepperoni, papryką i ananasem. Nice. Pewnie będzie opinia taka dosyć negatywna tej aplikacji wykres kołowy. To zobaczymy. Poślubię tę pizzę. No to pizza była kozacka w takim razie. No i dobra. Z kurczakiem. No idź już. Dałaś napiwek, to idź. Możesz mi zrobić pizzę z pepperoni, pizzę pepperoni z oliwkami, dzięki. Pepperoni z oliwkami, proszę bardzo. No po tym już będzie nas stać na automat. I niestety, moi drodzy, widzicie, przyspieszenie nawet nie musi dojść do godziny 9. To jest na określoną ilość godzin. Nie wiem dokładnie na ile, ale to nie jest na pewno na cały dzień. Grze szkoda. A to w ogóle mogę odebrać $20 jeszcze. A nie, przecież dzisiaj, a nie, teraz dopiero dostęp do $20. Myślałem, że wcześniej mogę odebrać. Jeśli zamówię u ciebie pizzę z kurczakiem, to będzie w kości, prawda? Prawda. Tu jeszcze pizza jest, ale dostaniemy sporo pieniędzy. Dostawca i jeszcze może jeden klient zostanie przeze mnie obsłużony. Zobaczymy, czy się uda. No dawaj, szybciej, już zdążymy, na pewno zdążymy. Kurczak na pizzy, to nie to i to w połączeniu z mozzarellą, wow, dobra. Pizza serowa z kurczakiem. No i spoko, no sporo kasy nam zostanie, kupimy ten automat. Ogólnie to teraz pieniądze w tej grze zdobywa się o wiele szybciej. Zobaczymy, jak to będzie później wyglądać. No bo teraz to nic nam nie grozi za bardzo. Na pewno nie zbankrutujemy. Zrobiliśmy $87. Nie, tylko nie to, ale dobra, i tak zdążę. Znaczy i tak zdążę, i tak mi się uda, także ulepszenia, automatyczne nakładanie pepperoni. Kupuję. Chociaż możemy zrobić jeszcze jeden dzień, będzie naprawdę długi odcineczek. Widzicie, nie ma wiadomości. O nie, nie opłaca mi się oglądać za $3. Co to mamy? Albo wiecie co, wyjdę. Test tego automatu będzie w kolejnym odcinku. Myślę, że na pewno ten automat się sprawdzi. I nie, na przykład, ale teraz będzie szybko robić. Jak na przykład będzie zamówienie pizzy serowej z pepperoni, to w mgnieniu oka ją zrobię i jeszcze na dodatek będzie cały czas tylko napis, znaczy w sensie tekst u tych NPC-tów, pyszne, pyszne, pyszne. Także, moi drodzy, jeżeli film z gry Good Pizza, Great Pizza wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę, napisać fajny komentarz, udostępnić ten film znajomym. Ja zapraszam was na poprzednie filmy, do następnego, na razie, cześć, hej, hej!